piknik rodzinny się raz bierze oddech pod hasłem Czystość powietrza i ziemi zależy od nas wraz z imprezą towarzyszącą 14. Festiwalem Recyklingu Segregujesz, nic nie marnujesz jest realizowany w ramach edukacji ekologicznej Sieradzan 2018 i ma na celu zwiększenie wiedzy na temat ochrony środowiska i dbania o czyste powietrze. Jak widać, dzieci i młodzież chętnie biorą udział w konkursach o tematyce proekologicznej. Odwiedzający mieli okazję zobaczyć kreatywne rękodzieła pod tytułem Coś z niczego. W Galerii Teatr zawisły prace zgłoszone do konkursu plastycznego Ekologiczny Sieradz – odnawialne źródła energii. Rysunki przedstawiały ekologiczne rozwiązania, które miasto wykorzystuje do pozyskiwania energii. Na deskach teatru dzieci prezentowały modę inspirowaną tematyką ekologiczną. Nie zabrakło także piosenek i spektakli zachęcających do dbania o środowisko. Nie tak szybko. Najpierw musicie zgasić ognisko. Posprzątać. W naszym mieście nie wolno palić śmieci. Założono filtry na kominach zakładów i ciepłowni. Mieszkańcy domów zamieniają dymiące piece na ekologiczne. Dostaną na to pieniądze. Właśnie! A tu jesteśmy pod Sieradzem! Do palaczy przemawiamy. Oto nadszedł czas najwyższy zrobić prezent swym najbliższym. Czas pożegnać się z paleniem, przepaleniem i dymieniem. Już nie trujcie otoczenia. Koniec, dosyć już dymienia.
wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody i wyróżnienia. Na pikniku odbywały się także warsztaty, podczas których uczestnicy nadali drugie życie odpadom, przemieniając je w ciekawe dekoracje metodą decoupage. Niezwykle interesujące było również tworzenie lasu zamkniętego w słoiku. Jak pani idzie tutaj tworzenie właśnie lasu w słoiku? Bardzo ładnie, pięknie. Piękna kompozycja będzie? Bardzo ładna, na pewno się przyda w domu. Czy trudno takie coś zrobić? Myślę, że łatwo, każdy. Robią dzieci, dorośli, wszyscy. W domu też można spróbować takie coś zrobić? Myślę, że tak. Po takich warsztatach będzie można samemu w domu wykonać. Jak najbardziej tak. Odwiedzający mogli skorzystać z bezpłatnego serwisu rowerowego oraz z przejażdżki Meleksem. Niespotykaną atrakcją pikniku był pokaz sprzątającego psa, który zgromadził sporo widzów i wywarł na wszystkich ogromne wrażenie. No i co tak brudzisz? Weź to w łóżku. Dobrze? Brawo. Dobrze! Dobrze, tam jeszcze Igorina. Imprezą towarzyszącą był festiwal recyklingu, podczas którego mieszkańcy w tygodniu poprzedzającym piknik mogli dostarczać wyznaczone odpady do stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Sieradzu. Za oddane surowce otrzymywano ekodukaty, które w dniu finału festiwalu można było wymienić na rośliny i gadżety ekologiczne. Festiwal recyklingu to forma edukacyjna, uczy naszych mieszkańców od tych najmłodszych do tych najstarszych pewnych postaw i tłumy, które są za nami, które wymieniają zużyty sprzęt, niebezpieczne odpady na rośliny, świadczy o tym, że ta świadomość jest bardzo duża, że Sieradzanie chcą to robić, że potrafią to robić, a każdy kilogram śmieci, tych takich niebezpiecznych, bardzo niebezpiecznych, mniej gdziekolwiek w Sieradzu, to jest ochrona środowiska i dlatego warto takie festiwale robić. Mieszkańcy jak co roku chętnie włączyli się w akcję. Ilość rozdanych roślinek potwierdza rosnące zainteresowanie ekologicznym przedsięwzięciem. Biorę drugi raz udział w nim. W tym roku zebraliśmy, tak jak poprzednim, sporo baterii po zabawkach syna. Udało się zebrać trochę sprzętu starego, typu telewizory. Na nasze szczęście stare telewizory są bardzo ciężkie, więc troszeczkę tych drzewek będzie. Ja myślę, że taka inicjatywa jest bardzo fajna, dlatego że ludzie nauczą się segregować te śmieci, bo niestety sporo osób wywala je gdzieś tam po lasach, także no myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa. Super, naprawdę super pomysł. Można sobie zbierać, oddać, dbać o ochronę środowiska, a potem mamy coś pięknego w ogrodzie. Bardzo dobre, bo no nie ma co z tym robić w domu, prawda? A tak to mamy, gdzie to chociaż wywieźć i mamy porządek w domu, w garażach, w piwnicach się robi porządeczek, także jest super, super akcja, naprawdę. Coraz bardziej świadomość w mieszkańcach Sieradza wzrasta, ludzie zaczynają segregować odpady i to jest pozytywna cecha. Myślę, że świadomość wzrasta coraz bardziej wśród mieszkańców. No i ta wystawa i to, co tutaj się dzieje, zbieraniu, widzę, że mnóstwo ludzi to robi i z pozytywnym skutkiem. W zamian rośliny, czyli to, co ekologiczne, to, co przydatne w każdym domu, w każdym ogródku, w każdym miejscu zamieszkania. Łącznie podczas całego festiwalu recyklingu, czyli podczas tych 6 dni dostarczania odpadów, z naszych usług, czyli ze stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Sieradzu, jak i z mobilnego punktu zbierania odpadów problemowych, skorzystało ponad 500 osób. Mieszkańcy Sieradza w tym czasie dostarczyli ponad 2,5 tony baterii, ponad 15,5 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ponad 0,5 tony puszek i prawie tonę odpadów problemowych. Piknik Sieradz bierze oddech i festiwal recyklingu to doskonała okazja do zwiększenia świadomości ekologicznej Sieradzan i wzbudzenia zachowań proekologicznych. Piknik zrealizowano ze środków Urzędu Miasta Sieradza i dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.